Ej, ty, mały. Jak ty chodzisz w tym krawacie? Doczepiasz się do tego, jak chodzę w krawacie, a nie pochwalisz mnie za wiązanie? A co ci to obchodzi? Kurdo, kurwa, kurwa, ty. Cześć wam kochani, z tej strony Dandriz, jak zawsze witam was gorąco i ciepło. Dziś w pierwszej z rzeczy chciałem bardzo podziękować Piotrowi za przypomnienie mi o ważnej rzeczy, którą należy poruszyć, a o której kompletnie zapomniałem z powodu tego, że już ją dawno przerobiłem. Ona w jakiś sposób jest też ważnym przedsięwzięciem, żeby przekroczyć pewne granice. O czym mówię? Nikt, powtarzam, nikt nie ma wyłączności i monopolu na normalność. Po prostu powstaje przez grupę pewien zespół cech, które uznajemy za jakąś normę. Tutaj, żeby się nie bawić w kolory i żebym nie został posądzony o rasizm, to po prostu powiem, że dajmy na to, jest grupa ludzi z dużymi nosami. To jest po prostu taka sobie społeczność żyje z dużymi nosami. I nagle wśród nich jest jedna osoba, która chce to zmienić, która chce mieć mały nos. Więc, żeby to przedsięwzięcie zrobić, no to musi mieć pieniądze na operację plastyczną i sobie ten nos zmniejszyć. Więc zaczyna działać na tą rzecz, szukać pracy dochodowej, żeby mieć kasę na to przedsięwzięcie. I tutaj, jak grupa się nagle dowie, że on chce tą cechę zmienić, no to na pewno zacznie mu dokuczać. Z tego powodu zacznie go krytykować za to, że pracuje, za to. I tu zacznie mieć kontrast, bo inni będą cały czas leżeć w swoim dołku, być leniwi, robić tylko standardowe rzeczy, a taka osoba się zacznie wyróżniać. Więc w tym momencie jest samotnikiem, bo zacznie bardziej być robocza, znaczy się pracowita, bardziej zacznie się starać o to, żeby to przedsięwzięcie zrobić i będzie cały czas dążyć do tego, żeby swoją sytuację zmienić. I nagle ją zmienia. Ma te pieniądze, zbiera na operację plastyczną i ten nosek sobie pomniejsza. A co się dzieje z grupą? Zaczyna go krytykować, zaczyna go bardziej napiętnowywać, zaczyna mieć większą frustrację, bo nagle widzi porównanie, że my tu sobie leniwo siedzimy, bo nie chcemy tego zmieniać, bo nam jest wygodnie, ale to jest takim trochę wadą, że ten nos mamy duży. Ale jedna i druga strona, że ten jeden osobnik sobie zmniejszył nos, a ci mają cały czas duże nosy, to nikogo nie zmienia w złego. Cały czas wszystko jest jakby normą, tylko że na przykład ta osoba chciała to zrobić, żeby poczuć się lepiej, żeby mieć lepszy komfort życia, albo żeby na przykład zostać zatrudniony w firmie, która angażuje tylko osoby z małymi noskami. I właśnie, moi drodzy, to jest niebezpieczne, bo znaczy niebezpieczne, jeżeli podejmujesz jakieś przedsięwzięcie wbrew grupie, to musisz się liczyć z tym, że ona cię będzie napiętnowywać. I tutaj jest, jak już mówiłem, droga samotnika. I albo cię złamie swoją krytyką, swoim naskoczeniem na ciebie i wrócisz do tej grupy, albo się przełamiesz i coś osiągniesz. To jest naprawdę trudne, ale to nie jest niewykonalne. O. Ja też, słuchajcie, jak zacząłem się starać o to, żeby grać w Warszawie i jakiś swój cel zdobyć jako taki mały chłopak z miasta wsi. No to słuchajcie, nie tylko, że miałem opory, żeby zdobyć Warszawę, to na dodatek moja grupa mnie ściągała, cały czas nie dopingując mnie
Wręcz przeciwnie. Jezus, Mario, Łukaszku, tyś jest taki malutki chłopeczek, oni cię tam zatracą, matko jedyna, jeszcze Warszawa, a ty taki biedny wieśniaczek, co ty im zaoferujesz, pieroni, Jezus, ty się taki malutki. Co ty tam możesz? Nic tam nie możesz, nie do żrody, pieronie, zostaw to. Kaj, Jezus, jeszcze tyle pieniędzy wydasz na te bilety, jeżdżąc tymi pociągami. Gdzie, syneczku? Chopie, daj se spokój. No słuchajcie, ja cały czas miałem taki doping. Znacie doping. To było cały czas ściąganie. Z jednej strony obawa, że mi się coś stanie, owszem, to jest normalne, ale z drugiej strony to właśnie było to wyjście z grupy. I pamiętaj, nikt, powtarzam, nikt nie ma monopolu na normalność. Żeby ci narzucać jakieś standardy, że one nagle są, no chwila, moment. Tak samo jak, nie wiem, wspieranie kogoś finansowo. To nagle nie dostajesz pochwały o to, że kogoś wspierasz finansowo, tylko że jesteś mięczak. Że jesteś frajer, że jesteś wykorzystywany, że na kogoś łożysz. Ale no w tym momencie, co cię to obchodzi? To są moje pieniądze. Możliwe, że taka osoba mi zazdrości, że ja kogoś wspieram, a ona nie jest wspierana. Tak też wychodzi. I wiele, ja sam pamiętam, że chciałem wiele przedsięwzięć zrobić, ale grupa nagle na mnie tak naskoczyła, że... O nie, dobra, dobra, to się nie podejmuje. Więc to jest właśnie to ryzyko. Tylko jak się go przekracza, no to w tym momencie wywalczysz cel, o który zabiegasz. Naprawdę. Tylko, że to jest ścieżka samotnika. I albo cię grupa złamie i wrócisz, albo pójdziesz dalej. I pamiętaj, nie jesteś, to jest droga samotnika, ale nie jesteś jedynym samotnikiem, który taką drogą kroczy, żeby osiągnąć swój cel, żeby coś zmienić. A lepsze. Albo dla siebie, po prostu. I to nie ma wartości, czy to jest lepsze, czy gorsze, to jest twoje. I masz do tego prawo. Dlatego takim ciepłym zdaniem i motywacją życzę wam miłego końca tygodnia. Jeszcze tej reszty tygodnia. Pozdrawiam wam. Cześć. Ej, wiesz jak mi się... Nie, pierwszy raz go wiązałem. No poważnie. Ej, jak mam doświadczenie w takich bajerach, ale mówię ci, no patrzyłem się na instrukcję i jest pierwszy raz, ale mi się podoba, nie, fajnie wyszedł, nie, no pochwalcie, nie, pochwalcie, no fajne, nie.